Witam Was serdecznie. Paraguay Live. Mam na imię Zbyszek. Serdeczne pozdrowienia, jak zawsze, ze słonecznego Paragwaju. I dzisiaj porozmawiamy, w co inwestować w 2021 roku. Zostańcie. Krótko może, dlaczego warto inwestować? Ktoś powie, że pieniądze zarabia się przecież w pracy, a nie inwestuje. Oczywiście jest to błąd, moim zdaniem, który przede wszystkim bardzo często powielają osoby, które nie miały nic wspólnego z inwestowaniem. Jest to utrata wartości pieniądza, czyli tą utratą wartości jest oczywiście inflacja. W dużym uproszczeniu spadek wartości pieniądza. Czyli jeżeli, powiedzmy sobie, wartość inflacji wynosi 4%, to tyle właśnie w danym roku straciliśmy, ale jest to oficjalne dane, więc tracimy z każdym razem więcej. Ale przejdźmy teraz do kolejnych punktów, w co inwestować w 2021 roku. Pierwsze to oczywiście lokata bankowa. Znacie to, znacie ten problem. Oferuje bardzo mały zysk, zwłaszcza w kontekście inflacji. Ale zapewnia praktycznie maksymalne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Oczywiście dla mnie jest to śmieszne i bardzo długo już nie lokuję, w sensie lokaty pieniędzy, w banku. Pytanie do Was. Lokujecie Wasze oszczędności w banku? Druga możliwość, akcje firm. Zakup akcji to już bardziej skomplikowana inwestycja oczywiście. Dlatego dogłębna analiza jest potrzebna. Nie można po prostu kupić akcji i liczyć na to, że będę miał z tego zyski. Ponieważ oczywiście zyski mogą być teoretycznie bardzo wysokie, ale poziom ryzyka przy akcjach jest moim zdaniem wysoki. Czyli inwestowanie w akcje moim zdaniem jest przeznaczone dla osób, które naprawdę mają doświadczenie w tym punkcie, nie dla początkujących. Co Wy sądzicie o akcjach? Może macie jakieś parę dobrych typów i powiecie, a Zbyszek, te inwestowanie w te akcje dało mi tyle zysku. Jeżeli nie jest to żadną tajemnicą, chętnie podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem na temat akcji. Trzecia możliwość według mnie to są kryptowaluty. Jej zaletą jest chyba możliwość, że można je upłynąć praktycznie wszędzie. Można również sporo zyskać. Jednak moim zdaniem rynek kryptowalut jest z jednej strony dynamiczny, ale z drugiej strony niestabilny. Dla mnie osobiście czegoś, co powiedzmy, no nie mogę dotknąć, czy czego praktycznie nie posiadam, nie jest dobrą inwestycją. To jest moje osobiste zdanie. Chętnie wysłucham Waszych komentarzy pod spodem, co sądzicie o inwestycjach, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Czwarty punkt to są kruszce. Inwestować można praktycznie wszystko, również w złoto, srebro czy metale ziem rzadkich. Czyli uważam, że też jest pewne ryzyko inwestowanie w złoto. Ale chętnie wysłucham Waszych komentarzy. Proszę pod spodem podzielić się Waszym zdaniem, co uważacie
czy jest to dobre inwestowanie w złoto, czy oczywiście srebro, czy też, jak mówiłem, w inne metale ziem rzadkich. Piąty sposób, który ja oczywiście preferuję, są nieruchomości. Jest to dość popularna metoda inwestowania i nawet całkiem dużych środków pieniężnych. Na przykład kumpel kupił nieruchomość w stanie surowym, powiedzmy stan surowy zamknięty, i można naturalnie zainwestować w jej remont, a następnie sprzedać ją na przykład jako inwestycja pod klucz. Ludzie mają coraz mniej czasu, więc jeżeli ktoś, powiedzmy sobie, umie się z tym obchodzić, może to w każdym bądź razie na pewno zrealizować, jeżeli ma umiejętności, posiada rozeznanie, więc uważam, że jest to również dobra inwestycja. Moje osobiste zdanie chyba znacie co do inwestycji w nieruchomości. Zawsze osobiście wybierałem ten sposób inwestycji, a przede wszystkim inwestycje w ziemię. Dlaczego tak jest? Ponieważ ziemia nie krzyczy, nie wymaga specjalnej opieki, a podatki są stosunkowo niskie. Przede wszystkim zachęcam Was do inwestycji w ziemię, gdzie w Paragwaju, gdzie już żyjemy od tak długiego czasu i również tutaj inwestujemy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją, naprawdę dobrą, solidną inwestycję w nieruchomości, przede wszystkim w ziemię, ale również pod wynajem, zgłoście się, zadzwońcie na WhatsApp, numer oczywiście w opisie podam Wam, na dole pod wideo w opisie. Chętnie podzielcie się Waszymi możliwościami inwestycji, co uważacie za dobrą inwestycję przede wszystkim w 2021 roku. Chętnie wysłucham dobrych porad i sądzę, że widzowie nasi też są zainteresowani Waszym zdaniem. Więc proszę o liczne komentarze, piszcie, dzielcie się swoimi wrażeniami, w co inwestowaliście, czy w ogóle inwestowaliście, jakie jest Wasze zdanie i czy może już inwestowaliście poza Europą, a może również i w Paragwaju. Detale całych inwestycji oczywiście Biznes WhatsApp oraz mailem. Proszę się chętnie do mnie zwracać. Pomogę, jeżeli będę w stanie. Dlatego dziękuję za Waszą uwagę. Jak zwykle sądzę, że pomogłem Wam. Łapki w górę, lajki w górę. Dzielcie się tym wideo. Na pewno macie znajomych, którzy są zainteresowani inwestycjami. I to dobrymi inwestycjami. W ziemię przede wszystkim, tak jak mówiłem. A więc łapki w górę, dajcie się video i zobaczymy się w następnym video. Dzięki, trzymajcie się i zostańcie zdrowi. Na razie.